Dzień dobry, ludzie! Z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Spyro 2 Riptos Rage. Jak na razie będę miał problemy z ustawieniem tego mikrofonu, więc wybaczcie za wszelkie niedoskonałości, ale no cóż, będziemy się musieli jeszcze z tym pomęczyć, póki czegoś nie wymyślę. Ale tak, na początek mała synchronizacja. Dół, góra, dół, góra, dół, góra. Jej. No i co? No zobaczyłem dzisiaj sobie na mój save, jak włączałem grę, i co się okazało? Mój save, wiecie ile ma już procent? 98! A wiecie co to znaczy? To znaczy, że wystarczy nam już tylko pokonać Ripto. Więc lecimy. Że tak sobie zażartuję, bo wiecie, smok, Spyro ma skrzydła, może latać, no. All right, Spyro, you got the orbs. Defeat of Ripto is only moments away, right? Right? Well, anyway, good luck. He's right through this door. Dobra, łyk. Łyk z herbaty na pobudzenie. Jeden. I can help. What? You again? Yep. If you want to test that power crystal, why don't you try it on me? I'll stand still. I promise. I like that idea. Dragon, you've just sealed your fate. Teraz taka mała ciekawostka. Shorty to znaczy kurdupel po angielsku. To właśnie Ripto jest większy od Spyro, ale dobra. Spyro, we want to help you fight Ripto. Elora is using the orbs you collected to store power-up energy. Hunter will throw the powered-up orbs to you as they become ready. Even as we speak, the professor is experimenting with new forms of power-up energy, so you'll soon have abilities that no one has ever seen before. Nice. A, i tu jest różnica regionalna. Bodajże w europejskiej wersji. Bo to jest amerykańska. Nie ma. Dobra, no i teraz trzeba. W wersji europejskiej nie ma. Nie ma tego śpiewaka operowego. Co ty robisz w ogóle, Hunter? Dobra. Jakoś to omijam. Wiem, że mój komentarz nie jest teraz jakiś zadowalający, ale to tyle, na co mi stać jak na razie. Dlatego, moi drodzy, się nie stoi, nie. Dobra, to jest power up, który jest moim najbardziej nieulubionym, bo nigdy nie mogę trafić w Ripto. Dobra, no i Ripto już nie żyje. No i teraz druga faza. Ten boss ma trzy fazy. Więc on cruncha. Crash? Nie. Crash to był ten pierwszy. Więc to jest... To zupełnie jak on się nazywa. Dobra. I ogólnie walka praktycznie na tym samym polega. Musimy kraść orby. I
No i starać się nie obrać. Naprawdę ludzie, się tu staram jak mogę. Ale no... Presja czasami daje za swoje. Na tej fazie nawet lubię tą... Kurde... Ten power up, ale... No i teraz... No nie, 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 nie. Już bardzo malutko mu życie zostało. O, no to Ripto już nie żyje. Dziękuję. Obydwoje mam teraz po tym samym power upie. Nie jest dobre. Kurde! Chciałem, żeby to jak się śmiesznie udało. No, jeden, jeden, jeden hit, dwa. No już dziękuję. I ostatnia faza. Więc Spiral zabiera ostatni orb, który jest power-upem. Praktycznie każdym power-upem, czyli latamy i strzelamy kulami ognia. To jest według mnie świetne. Oczywiście nie jest to też ostatni odcinek, tak jakby, Let's Play'a, bo jeszcze mamy bonusowy odcinek do porady do speedrunowania. Który oczywiście również się wpisuje w kanon. Znaczy w kanon. Po prostu to jest mój taki dodatkowy odcinek. I prawdopodobnie on będzie po prostu w jakiś, nie wiem, na pewno nie inny dzień. Jako już jest teraz Sonic 25 w piątek, to też nie w piątek, w następnym tygodniu. Więc powiedzmy, że... Nie wiem, jeszcze się ustali, kiedy ten odcinek zrobię. Najpierw muszę do niego oczywiście nagrać materiały i tak dalej. Więc to nie będzie takie proste. No i oczywiście pokonaliśmy Ripto. Ripto zostaje spalone. No i jest okej. A teraz zobaczmy ending. Better. They'll be missing me in the Dragon Worlds, and I've still got a vacation to take. I need it more than ever now. Before you go, I think that Moneybags has something he wants to give you. I most certainly do not. Hunter? Spyro, Moneybags is very sorry that he made you pay so much on your way through Avalar. We want you to keep the gems as a reward for helping us. Wow, thanks. Sparks, can you grab them? Let me just type in the new coordinates and... There! Spyro, you can now go to Dragon Shores. Hey, why don't you guys come with me? I bet you could use a holiday. I'm afraid we can't, Spyro. Ripto may be gone, but he caused a lot of damage during his short stay. We'll be cleaning up for weeks. Just remember, though, that you can always get back to Avalar from Dragon Shores if you want to visit. Well, okay. Come on, Sparks. We've got a lot of vacation to catch up on. No i to był jakby good, nie, no good ending. Nie wiem, czy te napisy, dobra, przeczekamy napisy, żeby było ok. Więc Spyro 2, bo jako już na napisach końcowych już się, już
mamy ustalone, że moja opinia na temat gry. Więc Spyro 2, jedna z moich ulubionych gier na PlayStation 1. Właściwie moja ulubiona gra na PS1. Przeszedłem ją 4 razy, więc to o czymś świadczy. Razem z tym już będzie 5. No cóż, co mogę powiedzieć? Gra ma świetny soundtrack, niesamowicie dużo glitchy, co mi się bardzo podoba. Jak gra ma glitchy. Świetne jest oprawa wizualna i ja na serio już nie wiem co powiedzieć po prostu, bo tyle jest opowiedzenia dobrze o tej grze. Ja bym na niej złego słowa nie powiedział. Nie mam. Po prostu nie mam. Nie mogę po prostu źle o niej cokolwiek powiedzieć. Tak, parę mniej gier mi się nie podobało, ale cóż. To jest tylko moja prywatna sprawa, że mi się to nie podobało, ale ogólnie na grę nie mogę nic złego powiedzieć. Więc to o czymś świadczył, jak na grę nie da się czegoś złego powiedzieć. To jest akurat bardzo... To bardzo wiele się znaczy. Bo tak, niektórzy powiedzą, że... To chociaż nie. Właśnie te glitche, które ja robiłem w całym tym let's playu, one teoretycznie nie mogą się zdarzyć dla człowieka, który nie wykorzystuje double jumpa. Więc jeżeli ktoś nie umie double jumpa, albo go po prostu nie wykonuje, to może być spokojny, że glitche... Nie wiem, że jak ma obsesję na punkcie glitchy, to nie będzie jej uaktywniać ta gra, bo glitche w tej grze praktycznie w ogóle się nie pokazują. Ewentualnie od czasu do czasu właśnie można, jak ja przypadkowo, dostać Swimming Air glitch, jak to źle powiedziałem w przed ostatnim odcinku. Powiedziałem wtedy Flying Air. Normalne to jest to, że można latać w powietrzu. To jest pływanie w powietrzu. Ale to można łatwo i bardzo szybko naprawić. Więc tu nie ma żadnej obawy. No i właściwie chyba tyle. Nic dodać, nic ująć. Gra jest świetna i tyle. A jeszcze mamy do dokończenia ją tak już ponad 100%. No i dobra. Ile to napisy końcowe jeszcze mam trwać? Bo tak szczerze powiedziawszy, już bym chciał kończyć tą grę tak na 100%. I nie jestem pewien, ale chyba skrypt napisów końcowych jest chyba ze Spyro 1, tak sądzę. Muzyka chyba też. I ogólnie pozdrawiam ludzi, którzy dzisiaj pisali ostatni raz egzaminy próbne. Dla tych, co pisali. Pozdrawiam, życzę powodzenia, dobrych ocen. U mnie jest akurat tak, że dostajemy oceny za to. Że właściwie wiesz co? Tak sobie bym zrobił. O! Uwaga! O! I teraz chyba mnie powinno dobrze słuchać. No! I teraz rozmawiamy, naprawdę. No, dziwne, że wcześniej o tym nie pomyślałem. Jeszcze za czasów tamtego mikrofonu z tym idiotą. Ale wiem, że na pewno ostatnio trzeba będzie kupić, jak już będę chciał na przykład jakieś gry z Wii robić, albo chociażby nawet gry na PlayStation Move. O! Dragon Shores. No. A i ogólnie w tak zwanym bad endingu dostaniemy jeszcze wiadomość, czyli jak nie zdobyliśmy wszystkiego, że musimy wrócić i zdobyć więcej. Znaczy cutscenka będzie się różniła. O! Nie da się. Dobra. Wejdziemy tutaj. Well done, Spyro. Step right on into Dragon Shores Park. Nice. Więc jak widzicie, to są gnorkowie. By the way, if you win 10 tokens, you can visit our theater.
Gnorkowie z Ratcheta i Clanka. Fuh, jakiego Ratcheta i Clanka? Ze Spyro 1. Już nie są, jak widzicie, naszymi wrogami. No i dobra, mam tutaj porozmawiać sobie. A właśnie. To. 10 tysięcy kryształów, 64 orby. Tada. Bo jestem się. Po co nam power up ognia? Nic nam nie daje niby, co nie? Teraz to jest nasz atak domyślny. Więc to jest nawet fajne przekazanie tego. Hey, that was pretty funny, wasn't it? Take this token for being such a good shot. No. Więc tak, to jest nawet fajne wynagrodzenie za zdobycie 100%. I teraz będziemy musieli zgarnąć 10 tokenów. Chyba dwa są z tego. This is pretty easy, isn't it? Have another one of these tokens. Dwa albo trzy tu są. Wiem, mamy to robić kulami, ale no. No please. Po co ja się będę męczył z jakimiś kulami? Wow, you really are a great shot. Take this. It's my last token. Dobra, dostaję ostatni token. 3 na 10. Teraz inne trzeba. Czyli ten tutaj, o. Hiya, Spyro. I hear you're a pretty good shot. How'd you like to try my shooting gallery? Dobra. Okay, I'll set the timer for you. Po co mi to, jak mam ten power up? Chyba teraz będę to miał nieskończony. A nie. W tym razie timer to jest po prostu określenik naszej mocy. Więc nie włącza tu żadnego super duper timera. Tylko. Nice shooting. Here's a token. Dobra. Dziękuję bardzo. Ready for the next round? Oczywiście. Okay, I'll set the timer for you. Mogę już sobie darować ten tekst. Ale dobra, mamy po prostu naszych tutaj przeciwników rozwalić. To jest bardzo fajnie. To nie lubię rozwalać przeciwników. Nie jest to dosyć proste, ale trudne też nie jest. No i dobra, zniszczyliśmy wszystkich. Dobra, dzięki. Ready for the next round? Następna runda. Oczywiście, mój drogi. Okay, I'll set the timer. Dobra, na tym chyba już nie muszę. No. Teraz te. Kurduple. Chyba zbytnio czerpię radość z tego ich niszczenia. Ale cóż. Te gnojki mnie wnerwiały w dzieciństwie. Teraz zapłacę za to. No, może się tak jeli. Dobra, dzięki, daj mi ten token. Tu chyba muszę iść, dobra. Free. You pay no money down and make no monthly payments. In return, I'll give you one token. One is all I can give, but you can ride as many times as you'd like. Dobra, dzięki. Jedziemy. Hop aboard, my friend. Jest tak, to jest tunel miłości. Oż ty mordę. To chyba nie był dobry pomysł, żeby tak to dawać. Co się tu schowało? A, dobra. Dobra. Fałszywy alarm. Spoko, spokojnie. Czy nic się tutaj nie przestawiło? Hello. Halo, bo ja jeszcze nie wiem, jak to ustawię. As promised, here's your one token. When you have 10, try visiting the Dragon Shores Theater. Dobra, teatr z Dragon Shores. Dziękuję, dostajemy 7. I ostatnie 3 będą tego gościa. Ach. Welcome to the Dragon Shores coaster. Here at the shores, we don't just ride, though.
If you can pop all the balloons on the track, a token is waiting for you. Ready to ride? Here I come. Watch out for the other coasters out there. It's a crowded track today. Pozdro dla kumatek ogólnie z tym Ready or Not, Here I Come. Więc tak, mamy... Nie wiem, jak on to nazwał. Że... Zatłoczoną... Strasznie... Ulicą, nie ulicą, tylko... track, trasą, nie trasa. Co znaczy track? Kurde, dzisiaj pisałem z angielskiego egzamin, kurde, no, ale wstyd właśnie. Good job, Dragon. Here's a token for you. Here's a token for you. Taki Mario trochę. Alright, I'll flip this switch and now you can ride more tracks. See if you can pop the balloons on these tracks too. Okay. Watch out for the other coasters out there. It's a crowded track today. Wiecie co? Jeżeli ktoś grał w Undertale, to według mnie aktor głosowy, który podkładał głos tym gnorkom, powinien też podkładać głos pewnej postaci w Undertale. Ciekawe, czy ktoś się domyśli, o kim mowa, o kim, kogo mam na myśli i kto się dowie, ten dostanie pozdrowionkę ode mnie. Naprawdę, no właściwie to w Polsce Undertale nie jest aż taki bardzo popularny jak w innych krajach. Tak zauważyłem, takie są moje obserwacje. Teraz patrzcie. Kurde. Bo jest taki glitch, że można skoczyć na samym szczycie. Jeżeli w odpowiednim momencie skoczymy na początku, to pominiemy zablokowanie, tak jakby, naszego wózka. I dzięki temu nie mamy grawitacji, że tak powiem, że możemy skoczyć na... Co? Na samej górze i nic nam się nie dzieje. To jest świetne. Ale dobra, już ostatni balonik. Zbijemy i... Myk! Hey, not bad. Here's another token. Thank you, my friend. There's one more run, and you're on a roll. There's a cannon installed on your car for this run, and you'll have to shoot balloons too. Are you gonna give it a try? Watch out for the other car. Dobra. Szczerze powiedziawszy, ta część zadania już nie jest taka prosta. Już no, trzeba też strzelać w inne balony. Co jak już mówię, nie jest proste. Więc no, nie fajnie zbytnio. Bo tu na serio wiele razy będę tak skręcał i robił kółka. Więc jeżeli ktoś tego nie lubi, to sorry. W ogóle wow, przyszły mi tylko dwa światy, a... Znaczy światy. Pokonałem bossa i przeszedłem... i przechodzę właśnie... Jeden z... No, właściwie ostatni poziom, więc... Nice. I wtedy już się pożegnamy ze Spyro dwójeczką, w każdym razie. Smutne. Naprawdę, no smutne. No nie, kurde belle. A myśleliście, że powiem to gorsze. Nie, ja na takie rzeczy się nie łapię. Ale możemy przynajmniej coś takiego robić. Co trochę laguje grę, ale dobra. No wiadomo. Gra nie jest przystosowana do takich rzeczy. Aż się dziwię, że coś takiego może zaimplementowali. No kurde. Najgorsze jest to strzelanie do tych czerwonych balonów, bo gdyby było po prostu... po prostu więcej tych zielonych, to mnie narzekał, ale jako już jest tyle tych czerwonych, to... Dobra. Jeden czerwony jest z głowy.
Ale rymy. Okej. Okay. Zjeżdżamy jeszcze trzy czerwone, albo jeszcze jakiś zielony został. Nie wiem, pewny nie jest. A, jeszcze jakiś został. Szpoko. Dobra, jest czerwony, czyli tamten tylko jeszcze czerwony. Jak w niego chybię tym razem, normalnie mnie szlak trafi. Myk, myk, myk. Chłe. Gincie, gincie z mojego kanionu. No nie! Dlaczego to zawróciło? Czy ja nie zmieniłem? Nie zmieniłem. No comment, no comment here. No comment here, okej. Okay. Spoko. Ale no cóż, więc ukończyliśmy ostatni świat teoretycznie. Wow, you're a natural. You've conquered the coaster. Here's my last token. Dziękuję. Ostatni token. Idziemy tutaj. Well, Spyro, it's your lucky day. You've managed to win enough tokens to enter the famous Dragon Shores Theater. Go on in and enjoy the show. Dziękuję. Taka mała ciekawostka. Do niego można się dostać bez zdobywania tych tokenów, ale... No niestety jest... Do tego jest potrzebny glitch, którego ja niestety nie umiem zrobić. Więc to są wszystkie... cutscenki, jakie są w grze. Dosłownie, poza... Właściwie, no nie wiem do końca, czy... można tu wejść z bad endingiem. Ale dobra. W każdym razie, to byłoby na tyle w Spyro 1. Fuh! Jaki Spyro 1? W Spyro 2 to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał ten let's play. Oczywiście w przyszłym tygodniu zobaczymy się w ten sam dzień w Crashu Bandicoocie 2. Jej! I cóż, dzięki za oglądanie. Na razie i cześć! Pa, pa!